Dzień dobry, a my jesteśmy na Forum Ekonomicznym w Davos. Gość specjalny, premier Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panie. Jest tutaj w Davos jest pan, jest prezydent, jest prezes Narodowego Banku Polskiego, szef Komisji Nadzoru Finansowego, prezesi kilku spółek. Czemu aż tak silna reprezentacja tutaj się pojawia? Najsilniejsza w historii. Szczerze mówiąc, to porównując do innych państw, wcale to nie jest taka bardzo silna reprezentacja, ponieważ w wielu innych przypadkach delegacje są dużo większe. Ale my oczywiście chcemy tutaj być bardzo obecni i przede wszystkim promować Polskę, pokazywać na bardzo pozytywne perspektywy rozwoju gospodarczego w Polsce, a także na to, w jaki sposób trzeba pracować nad tym, żeby posklejać z powrotem po kryzysie świat i budować nowe perspektywy wzrostu gospodarczego dla świata. To są główne tematy, którymi się tutaj zajmujemy. Ktoś mógł powiedzieć, że chodzi także o ocieplanie wizerunku Polski, że tyle osób przyjechało przekonywać, że nie mamy po tych wszystkich problemach z Brukselą, że teraz już tych problemów nie mamy i pokazywać naszą wizję świata, naszą wizję tego problemu, no ale także przede wszystkim reklamować kraj. Chodzi o to ocieplanie trochę? Na pewno chodzi po prostu o promocję kraju, o to, żeby Polska była widoczna na tym bardzo ważnym forum. Tutaj mamy przecież przywódców wielu krajów całego świata. Jutro przyjeżdża też pan prezydent Trump. W międzyczasie się spotykałem tutaj z sekretarzem Perrym, z wieloma innymi osobami. Jest to na pewno bardzo dobre forum, efektywne z punktu widzenia możliwości spotkania, odbycia kilkudziesięciu spotkań w ciągu dwóch dni. Na pewno bym musiał spędzić co najmniej dwa tygodnie w podróży, żeby w takim szerokim zakresie spotykać się z różnymi przywódcami i szefami dużych instytucji. Ale na pewno dotarła do pana okładka Wall Street Journal, która pierwszego dnia była tutaj dosyć popularna, no bo wszyscy dostawali tę gazetę, no i tam na okładce nie był najbardziej miły artykuł dotyczący Polski, także pana. Akurat nie dotarła, ale mniej więcej wiem, o czym tam była mowa. I mogę tylko pana zapewnić, że na żadnym z moich 20 paru dzisiejszych rozmów, spotkań, podczas żadnej z tych rozmów nie padło pytanie akurat o ten nieszczęśliwy artykuł, który został zamieszczony, prawda, i dystrybuowany. Rozmawiał pan już z Jean-Claude'em Junckerem, z szefem Komisji Europejskiej? Pan Juncker przekazał mi swoje najserdeczniejsze pozdrowienia, ale jest chory i nie przyjechał w tym roku niestety na forum w Davos. Rozmawiał pan już, jak pan sam mówił, z wieloma przywódcami. Od ilu pan usłyszał, nie wymieni pan zapewnie krajów, które to zrobiły, ani konkretnie, o ilu pan usłyszał, że oni są po naszej stronie albo nie staną naprzeciwko nas? To jest więcej niż jeden kraj? Zupełnie inaczej patrzę na to, co gdzieś tam między linijkami pytania pana redaktora się znajduje. Ja myślę, że Polska może być bardzo pozytywną siłą w Europie. Możemy pokazać, jak nasz model gospodarczy działa. Możemy pokazać współpracę przy bardzo wielu tematach, które są ważne dla Europy, jak współpraca w zakresie polityki obronnej, gospodarka cyfrowa, gospodarka w obiegu zamkniętym. I staram się budować tę pozytywną agendę europejską z naszymi partnerami z Brukseli i myślę, że to się będzie coraz lepiej udawało. Zostawmy politykę, skupmy się już na czystej ekonomii. To forum, tegoroczna edycja, jak każda, rozpoczęła się od kilku raportów, bardzo poważnych, przygotowanych. Jeden to był raport Oxfamu dotyczący nierówności społecznych. Tak? Z tego raportu wynikało, że ten jeden najbogatszy procent ludności całego świata zgarnął 82% nowo wytworzonego majątku w zeszłym roku, przy czym połowa, najbiedniejsza połowa populacji nie wzbogaciła się o nic. Myśli pan, że możemy wziąć udział jakoś w naprawianiu tego świata, w zmniejszaniu tych nierówności? Są inicjatywy u nas takie jak 500+. I to jest właśnie fundamentalne pytanie i temat, o którym tutaj na wielu forach rozmawiałem również podczas panelu, podczas którego miałem przyjemność wystąpić o przyszłości produkcji, bo rzeczywiście daleko tak w takim świecie nie zajedziemy. Musimy znaleźć sposób na lepsze dzielenie się bogactwem wytworzonym, na tworzenie szans, tworzenie perspektyw dla ludzi, na edukację dla ludzi, którzy są jej pozbawieni, bo tylko w ten sposób możemy wyrównywać... wyrównywać szanse dla osób, które dzisiaj są też szans pozbawione. To było też główne przesłanie naszego rządu, główny priorytet naszego obozu politycznego, żeby
te warstwy, te grupy społeczne mniej zamożne, zapomniane, zaniedbane w okresie transformacji, żeby dać im pewne szanse. I to poprzez naszą politykę społeczną robimy. Ale to chodzi nie tylko o te grupy zaniedbane u nas w kraju, ale także globalnie, tak? Oczywiście, oczywiście. Ja podkreślam tutaj, że nasza polityka spójności, polityka solidarności, jak ją nazywamy w kraju, przyniosła bardzo dobre rezultaty. Radzimy też w wielu krajach ją wdrożyć w podobny sposób, ale zdaję sobie sprawę z tego, że oczywiście w wielu krajach te różnice są dużo większe jeszcze i problemy są daleko większe niż u nas. I my pokazujemy tutaj pozytywny model, pozytywny wzrost gospodarczy, inkluzywny, jak to się tutaj mówi w Davos, czyli włączający różne grupy społeczne do życia gospodarczego i to się bardzo tutaj podoba. Ta myśl, która od już dłuższego czasu pojawia się w ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości, także pana, że jeżeli chcemy rozwiązywać problem migracji, musimy go rozwiązywać tam na miejscu, u tych ludzi w domu, to nie dotyczy tylko tej samej fali, którą teraz mamy, która po części też jest wywołana kwestią wojny, ale także tego, że ludzie migrują z powodu biedy tam. Wiele osób mówi, że warto może zainwestować w tamtych krajach, tam pomagać na miejscu ludziom w tworzeniu, w uczeniu ich, wytwarzania bogactwa w różnych branżach. Teraz pytanie, czy myśli pan, że to już jest ten moment, że może pan zwrócić się do obywateli i powiedzieć, że parę procent podatku z waszej pracy pójdzie, ale nie na was, pójdzie na innych ludzi w innych krajach? Na czym wy zarobicie? Możemy już to robić w większej skali niż dzisiaj? Polacy doskonale rozumieją, na czym polega solidarność. Polacy wiedzą, że musimy pomagać ludziom, ponieważ inaczej ten problem przyjdzie do nas. I niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego, że jest bardzo wiele jeszcze obszarów biedy, obszarów potrzeb u nas w kraju, będziemy z nimi starali się poradzić sobie w pierwszej kolejności. Jednak dla Unii Europejskiej dzisiaj problem migracji, problem uchodźców jest problemem realnym. I my poprzez nasz wkład, naszą kontrybucję w zeszłym roku w wysokości prawie 300 milionów euro, ponad 300 milionów dolarów do różnego rodzaju funduszy, pokazaliśmy, że my nie tylko mówimy, ale również w ślad za naszym sposobem patrzenia na ten problem również przekazujemy środki i ze w ślad za mówieniem idą czyny. Ta kontrybucja będzie rosła w kolejnych latach, myśli pan? Ona może rosnąć, ponieważ jesteśmy bardzo mocno nastawieni na pomaganie krajom na miejscu. Nawiązujemy dzisiaj kontakty, mogę tutaj powiedzieć też panu redaktorowi, słuchaczom czy osobom, które nas oglądają. Nawiązujemy bardzo bezpośrednie kontakty z władzami w Libanie, właśnie, które zapraszają nas też do wsparcia, bo w tym kraju znajduje się bardzo wielu uchodźców syryjskich i ostatnio biskup z chrześcijański, biskup katolicki z Aleppo podkreślił, że Polacy pomagają najlepiej, bo pomagają na miejscu i tylko w ten sposób najlepiej można spożytkować środki, a nie tworzyć próżni w tych krajach, bo przecież jeżeli my jednocześnie zabierzemy tym krajom lekarzy, inżynierów, budowlańców czy spawaczy, to te kraje będą biedniejsze. Na czym my ucierpimy? A jeżeli pomożemy im na miejscu, to stworzymy perspektywy normalnego wzrostu gospodarczego. Jednym z najpopularniejszych tematów tutaj, oprócz nierówności, są kryptowaluty. Szybki, wygodny, łatwy sposób, ale anonimowy do przelewania pieniędzy, przekazywania, często wykorzystywany przez przestępców, także do zwalczanego przez pana unikania płacenia podatków. Niemcy myślą o tym, to też tutaj słychać, o tym, jak to ograniczyć, jak to zakazać. Czy my włączymy się w ten trend zakazywania tego? Tak, i my również myślimy o tym, jakie ryzyka niesie ze sobą kryptowaluta. Niektóre elementy inwestowania w różnego rodzaju instrumenty mają w sobie charakter tak zwanego schematu Ponziego, czyli takiej odwróconej piramidy finansowej, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku Ambergold. Ambergold to była największa afera w ostatnich latach takiej para bankowości i my dobrze wiemy, Polacy, czym może to grozić, więc ja ostatnio zwołałem zespół, także to pytanie pana redaktora jest bardzo na czasie, zwołałem zespół składający się z prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów, prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, a także ministra koordynatora służb specjalnych, prokuratora krajowego, ministra spraw wewnętrznych, po to, żeby przedyskutować temat właśnie różnego rodzaju
schematów finansowych, instrumentów finansowych, które są dla ludności potencjalnie bardzo niebezpieczne, więc przyglądamy im się. A dał pan jakieś zadanie temu zespołowi? Konkretne, że w ciągu miesiąca, dwóch macie coś wypracować? Jakie zadanie? Dokończę tylko, że jestem bardzo wdzięczny panu prezesowi Narodowego Banku Polskiego, panu Adamowi Glapińskiemu, że tak poważnie podszedł do tego problemu, zdając sobie sprawę z tego, jakie ryzyka on niesie. Ten zespół za miesiąc dokładnie przedstawić ma listę swoich, po pierwsze, rekomendacji, jak ograniczać ryzyka związane z tego typu różnymi schematami, w tym również na przykład inwestowaniem na rynku forexowym, prawda, które w pewnym momencie stało się bardzo modne, ale z niewielką pulą kapitału odłożonego z boku rodziło dużego rodzaju ryzyka dla przeciętnych inwestorów, nie do końca świadomych ryzyk, które się z tym wiążą. Na koniec chciałem jeszcze zapytać pana, korzystając z tego, że jesteśmy w Szwajcarii. Nie wiem, czy pan oglądał Wabank 2, taką kultową komedię, jak jeden bohater do drugiego mówi: Alpy, tu się oddycha. No jesteśmy w górskiej miejscowości, nie ma smogu. Chciałoby się, żeby tak było u nas. Myśli pan, że za rok nie będę musiał już zadawać tego pytania? Obieca pan to, co z tym smogiem u nas? Panie redaktorze, Szwajcaria nie brała udziału w II wojnie światowej, była krajem neutralnym. Podziwiam ich spryt w unikaniu różnego rodzaju zawieruch dziejowych. My mieliśmy niestety ogromne nieszczęście. Niemcy na nas napadli, zniszczyli naszą przyszłość. Potem był komunizm, gdzie musieliśmy oprzeć nasz system energetyczny wyłącznie o węgiel kamienny. A potem była III Rzeczpospolita, gdzie w ciągu 25 lat nikt się nie interesował smogiem. A potem przyszły 2 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. My zaczęliśmy się interesować smogiem i zapewniam pana, że traktujemy to poważnie. Zmieniliśmy regulację dotyczącą jakości pieców, jakości tych różnego rodzaju urządzeń grzewczych. Zmieniliśmy teraz niedawno regulację również dotyczącą jakości paliwa, ale to jest dopiero początek. Ruszamy w tym roku, z całą pewnością w tym roku ruszymy z bardzo szeroko zakrojonym programem termoizolacji, termomodernizacji budynków, zwłaszcza dla osób najbardziej potrzebujących, dla osób, którzy nie są zamożni, których nie stać na ocieplenie swoich budynków. Rok po roku będziemy na pewno poprawiać jakość naszego powietrza, ale 70 czy 170 lat zaniedbań nie odrobimy w ciągu paru miesięcy. Skoro pan wspomniał wojnę, nie mogę nie zapytać, 15 lutego, temat reparacji będzie poruszany w Berlinie na spotkaniu z Angelą Merkel, czy nie przez pana? To jest temat, którym dzisiaj zajmuje się specjalnie powołana do tego zespół, który jest zespołem sejmowym. Pracuję przy tym temacie. Jest to temat na pewno bardzo ważny, ponieważ my, tak jak powiedziałem, w czasie II wojny światowej właściwie w dużym stopniu przegraliśmy naszą przyszłość, ponieważ byliśmy normalnie rozwijającym się krajem na poziomie wyżej rozwiniętym niż Hiszpania, a dzisiaj jesteśmy krajem, który goni tą Hiszpanię, krajem, który ma niestety międzynarodową pozycję walutową netto, najświeższe dane, cały czas na poziomie ujemnym powyżej 60%. To jest nasze gigantyczne wyzwanie, z którym niestety będziemy musieli sobie radzić przez 10-20 lat. Ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do poradzenia sobie z tym. Ale nie odpowiedział pan na pytanie, czy ten temat będzie poruszany w Berlinie, reparacji? Tak jak wspomniałem, to jest temat, którym zajmuje się dzisiaj u nas specjalna grupa sejmowa i jak tylko trzeba, to oczywiście wspomagamy. Przede wszystkim trzeba bardzo dobrze policzyć ten temat, żeby ta niezwykle tragiczna część naszej historii została skwantyfikowana, obliczona, w jaki sposób rzeczywiście te straty wystąpiły. I tutaj będziemy więcej wiedzieli, mam nadzieję, że już w niedługim czasie. Tylko doprecyzujmy, co będzie tematem numer jeden w takim razie spotkania z kanclerz Merkel pana? Na pewno tematy europejskie. Polska i Niemcy są ważnymi krajami Unii Europejskiej, krajami członkowskimi. Bardzo dobrze przebiega współpraca pomiędzy naszymi firmami. Coraz więcej polskich firm wybiera się na zakupy do Niemiec i są bardzo dobrym partnerem dla niemieckich przedsiębiorców. Nie tylko Niemcy są dla nas partnerem numer jeden, ale my stajemy się coraz ważniejszym partnerem dla Niemiec. Nie wiem, czy wie pan redaktor, że Polska i Czechy razem to ważniejszy partner dla Niemiec niż Chiny na przykład, a Polska i Czechy i Węgry to ważniejszy partner niż Francja. Czyli jesteśmy na dobrej drodze do nie tylko zwiększenia naszej wzajemnej konkurencyjności, ale do zadzierzgnięcia tej współpracy na wyższym poziomie. No oczywiście, jeżeli będą jakiekolwiek trudne tematy, to
ani kanclerz, nie będziemy ich unikać, ale będziemy też starali się szukać tego, co nas łączy, a jednocześnie wypracowywać rozwiązania tam, w tych tematach, co do których na razie nie znaleźliśmy jeszcze wspólnego mianownika. Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów, prosto z Davos. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.